Temat dzisiejszego spotkania to korekta prosta, czyli zygzak, oraz układ oparty na tej korekcie AB równa się CD. Co to jest układ AB równa się CD? No, jest to najprostsza, zarazem taka najbardziej znana formacja cenowa oparta na współczynnikach Fibonacciego. Ten prosty układ falowy oparty jest na strukturze korekty prostej, często zwanej zygzakiem. Skoro jest to korekta, więc wykorzystujemy ten schemat do wyznaczenia najbardziej prawdopodobnego jej końca, tak żeby się dołączyć do trwającego trendu. Jak wygląda taki schemat układu AB równa się CD? Mamy impuls wzrostowy, po którym następuje trójfalowa korekta AB, BC i CD. I w tym idealnym układzie równość tych odcinków AB równa się CD jest zachowana. Analogicznie, dla spadkowego układu AB równa się CD mamy pierwotny impuls spadkowy, po którym następują trzy fale wzrostowe AB, BC, CD, również zakończone symetrią, czyli równością odcinków AB oraz CD. Jakie reguły opisują wzrostową formację AB równa się CD? Skupimy się właśnie na wzrostowej formacji, czyli takiej, gdzie w punkcie D będziemy spodziewać się kontynuacji impulsu wzrostowego. Otóż punkt A stanowi wyraźny szczyt, natomiast punkt B jest wyraźnym dołkiem. Punkt C leży pomiędzy punktami A i B. Punkt C w takiej klasycznej formacji AB równa się CD znajduje się w okolicach zniesienia 61,8 lub 78,6 zniesienia tej fali AB. Natomiast w czasie silnych trendów ta korekta BC stanowić może 38,2 lub 50% impulsu AB. Jeśli chodzi o punkt D, wyznacza on kolejne minimum, czyli przebija nam punkt B. Najsilniejsza formacja występuje wtedy, gdy właśnie spełniony jest ten warunek równości, czyli symetrii tych odcinków AB oraz CD. Jednak dopuszczalne są takie sytuacje, w których odcinek CD może liczyć 127,2 lub 161,8 długości odcinka AB. Dość często również odcinek CD jest krótszy niż AB i stanowi 61,8% odcinka AB. Warto również uwzględnić taki margines kilkunastu pipsów, jeśli chodzi o równość tych fal. Rynki często nie działają aż z taką precyzją. Teraz popatrzmy na kilka przykładów. Z rynku jest to ropa, interwał dzienny. Mamy tutaj wyraźny trend wzrostowy, sekwencja coraz wyższych szczytów, wyższych dołków i widoczny układ trójfalowy korekty AB, AB, BC i CD. Czyli mamy tutaj równość tych odcinków AB i CD. Kolejny przykład to już DAX, interwał dzienny, fragment impulsu trendu wzrostowego oraz zaznaczony układ AB równa się CD. Czyli tutaj również to jest, można powiedzieć, ten idealny przykład, gdzie jest zachowana równość tych odcinków. Tu z kolei przykład euro-dolara z interwału bardzo niskiego, bo M1, czyli minutowy. Jak widać, również można zaobserwować taki schemat oparty na korekcie prostej, czyli na zygzaku. AB, odcinek BC oraz CD, który jest równy temu impulsowi AB. Przejdźmy teraz na platformę transakcyjną XStation, żeby zobaczyć, jak wygląda to na żywym rynku. Mamy tutaj wykres dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego zaznaczonym tym układem równości korekt AB równa się CD. I teraz spróbujemy go sobie pomierzyć, jeśli chodzi o współczynniki Fibonacciego, czyli używamy tutaj siatki zniesień, którą poznaliśmy na poprzedniej lekcji. Rozciągamy tą siatkę pomiędzy punktem A i B i widzimy, że mamy tutaj reakcję, czyli ten nasz punkt C korekty prostej na zniesieniu 61,8. Mierzymy również odcinek BC i mamy reakcję na zniesieniu zewnętrznym, czyli tym
no, głębszym 127,2. Inny sposób zaznaczania tej równości korekt to możemy wykorzystać również ten prostokąt, który jest dostępny. Czyli zaznaczamy sobie odcinek AB, kopiujemy, czyli przytrzymujemy Ctrl i odznaczamy go od punktu C. Widzimy, że tutaj ten punkt D niemal precyzyjnie został zaznaczony. Teraz euro-jen w kresce dziennej, czyli interwał dzienny, zaznaczone dwie formacje, dwie korekty proste, czyli dwa zygzaki AB, BC i CD. I również możemy sobie pomierzyć tą falę AB. I tutaj mamy ten przykład, powiedzmy, nieidealny, gdzie to zatrzymanie, czyli gdzieś ten punkt C, miał miejsce na zniesieniu 38,2. Jeśli chodzi o pomiar odcinka BC, dokonujemy go i mamy zniesienie zewnętrzne 161,8, które no, nie zostało tak do końca przetestowane. Teraz ten drugi nasz przykład zaznaczony, również mierzymy odcinek AB i tutaj reakcja no, pomiędzy 50 a 61,8. I jeśli chodzi o punkt BC, tutaj mamy już precyzyjnie zaksięgowany poziom 127,2. Do wyznaczania korekty możemy również użyć opcji ekspansji Fibonacciego, czyli zaznaczamy wtedy punkt A, punkt B i odmierzamy go od punktu C. I gdyby występowała ta idealna równość korekt, mielibyśmy reakcję na poziomie 100%. Natomiast widzimy, że no, ta korekta zakończyła się nieco wyżej, czyli ten trend był silny i doszło do jego kontynuacji. Tutaj istnieje oczywiście możliwość modyfikacji tych poziomów Fibonacciego. Możemy sobie dodać poziom, o którym wspominałem, 61,8. I widzimy, że reakcja w tym momencie nastąpiła właśnie na tym poziomie. Jeśli chodzi o naszą drugą korektę, również mierzymy odcinek AB i odmierzamy go od odcinka C. I tutaj również reakcja nastąpiła nieco poniżej 61,8. To tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.